Zo proberen wij een beetje Nederlands hoe jullie al weten, heb ik gekozen in de laatste tijd om mij een beetje meer serieus met de Nederlandse taal bezighouden, werkelijk dat leren, om werkelijk spreken te kunnen te spreken. En waarschijnlijk jullie onthouden de kleine experimentje met de 9 talen: Franse taal, Engelse taal, Duitse en de andere. En ik werde nu proberen een beetje dat alles te zeggen uit mijn hoofd. En ik hoop dat ik zal het met succesvol maken. En dat was een tekstje over de slechte en goede staten. De staten die een aardige politiek voeren. En de onaardige staten, de slechte staten. Ik zal proberen mij herinneren. Dat ging zo. Goede en slechte staten, goede en slechte staten. Het is niet, het is, in tegenstelling tot al het gepraat over relativisme, sommige dingen kan man echt erg makkelijk bewijzen. Er zijn goede en slechte staten, bijvoorbeeld. Het is misschien moeilijk te zeggen wat een absoluut goede is, maar wij weten alle dat de Noord-Korea een hel op aarde is, natuurlijk. En wij weten dat sommige mensen vluchten uit Noord-Korea op branden en tafels en ook al betalen van hun families. En wij weten ook dat elk vluchteling zal met opene armen in Zuid-Korea ontvangen. En dat de andere landen zouden betalen maar voor het krijgen van deze vluchtelingen naar Seoul, natuurlijk. We betalen niets anders. Zo, het kost helemaal niets voor deze andere landen. Rusland bijvoorbeeld, til exempel is in försvetskomische miljöjungler. Bijvoorbeeld Rusland, Vietnam en de andere plaatsen, sommige plaatsen, zullen alle deze vluchtelingen terug naar Kim's regime sturen. Dat is ongelooflijk en dat is werkelijk jammer.
maar de zouden overgeven alle deze mensen, ongelukkige mensen, naar Noord-Korea terug. En alle deze staten die zo maken zouden, die zijn de slechte staten. En tegen de staten hoe Mongolië, Japan en Thailand vertegenwoordigen alles wat goed is op deze planeet, geloof ik. Ja. No, prawie pamiętam cały ten tekst, także widzicie już na czym polega ten eksperyment. Nu zien jullie waarschijnlijk waarover waar was de het experimentje. We gaan verder nu met het klein bokje hier en co my tu mamy? Rozrywki, coffee shops oczywiście jest. Nie powinno wprowadzać błąd, ponieważ tam można kupić wiadomo co. Co tu jeszcze jest? Kina studyjne w dużych miastach. Filmhause. Filmhause. Pisze się nie przez S, tylko przez Z, o dziwo? No ale dobra. W których wyświetla się filmy niekomercyjne. Co tu jeszcze jest? Jest bioskop, to jest oczywiście kino od taśmy filmowej. Co tu jeszcze mamy? Film Ladder przed wejściem do filmu. Co to jest? Szczegółowe informacje dotyczące filmu Film Ladder. No to tak jak u nas w bioskopie. Verder, tak? A nie furder. Zawsze mi się myli. Dobrze, dziękuję. Danke wel. Hartelijk bedankt. Van harte. Dobra. Na początku, to tu jeszcze jest bilet, to jest karcie, ale ticket też mówią, tylko na raczej takie... tutaj mamy cyrk, jest, czyta się Circus. Festival czytają festival, czy na E jest akcent? Film, film, nie, tak, film, filmcie, to mały filmik byłby. Impreza jest śmieszne słowo, jest F-E-E-S-T i to się czyta feist, bo zazwyczaj jak jest powtórzona samogłoska, to się robi ej albo aj, a jak dwa A to się robi aj, jak dwa E to się robi ej. Fajny mają system w sumie, tylko że nikt mi tego nigdy nie powiedział, musiałem sam to rozgryźć. Tak samo jak na przykład bioskop. Dlaczego nie bioskop? Dlatego, że najpierw jest B i O, jedno O, a potem jest SC, dwa O i P. Jest bioskop. Dlatego, nie? Najpierw bez tego EU, a potem z EU. Klub nocny, Nachtklub, knajpa. Tak popularnie knajpa, to oni mówią kruch. Pisze się kroeg, czyta się kruch. Tak są troszkę jak grupa. Czyta się, pisze się groeb, czyta się chrup. Co tutaj dalej mamy? Koncert, a nie cert, tylko sert. No, tutaj mamy... Oczywiście... Nie mówią serieuse muzyki jak my, tylko klasikę oczywiście. Oryginale wersje met Nederlandse undertitels, to oczywiście chodzi o bioskop i film. Kafej się mówi, nie kafe, tylko kafej. No właśnie, tak, to jest dziwne jak się to S zmienia w Z czasami. Mhm. Co tutaj jeszcze mamy? Reklama. Reklamę na A, akcent. Spektakl. Vorstelling.
forestelling. To jest trochę podobne do ten ton stelling, co brzmi jak żart, ale to znaczy wystawa. Natomiast spektakl to jest forestelling. Dosłownie przedstawienie, tak samo jak u nas ma dwa znaczenia, no bo tam kogoś chcesz przedstawić, to też mówisz mak ik forestel. Mak ik to tam mynir, coś tam forestel. Kunst, oczywiście kunst, nie kunst, zawsze zapominam. Moderny kunst, no bo jest u, samo u, gdyby o e to byłby kunst, ale jest kunst. Jak to było, w takim coś tam było, ich heb de kunst geschiedenis gestudeerd en ik ben werkloos. Takie zdanie, bo w jakiejś rozmowce oczywiście, natuurlijk. Feestdag, święto, feestdag, taniec klasyczny, stale dance, o, stale dance, nie klasyke dance, tylko stale dance, od ze słowem styl, czyli S-T-I-J-L, stale dance. No, może być to moderny dance, theater, nie teatr, jak mówią Niemcy, tylko theater. Reserviere, no i zespół muzyczny, no chrup. Dobra. Wat wil je doen? Wat waar kunnen wij naartoe? Tak samo jak Niemcy mówią, wo bist du hin, tak, to tutaj też jest to naartoe. Zamiast nie trzeba mówić do jakiego placu idziesz. Zullen wij iets drinken? Wir willen naar coś tam gaan. Wat doe je vanavond? Heb je zin om? No to zin om, zin to jest sens, ale to jest też ochota. Zin om. Może być też zin w czymś, zin in. Tak, ale może być zin om, też może być. Heb je zin om, czyli masz ochotę, żeby coś tam w tym znaczeniu. To jest ciekawe, bo Niemcy nie mówią haben Sie Lust coś tam, nie mówią tak, nie? No a tutaj tak, raczej habt ihr Lust zu coś tam, zu raczej tam będzie, czyli Holendrzy by powiedzieli tu, T-O-E, ale tego nie ma tu, tylko jest om. Vandaag kan ik niet, maar een andere keer graag als je wilt. Ik weet niet zeker of ik kan. Graag. Kunnen we iets later afspreken? I to afspreken to brzmi jakby coś ustalić, ale to jest też może być spotkać. Kunnen we iets later afspreken? Ik heb om 9 uur met ktoś tam afgesproken. Afgesproken to jest brzmi troszkę jak po niemiecku absagen, czyli odmówić ten, ale tu właśnie jest odwrotnie. To jest właśnie typowy fałszywy przyjaciel językowy, bo to jest oczywiście po niemiecku nie ma żadnego abgesprechen, coś takiego, że umówić. Afgesproken, tutaj jest. O której godzinie się spotykamy? Hulat, spreken wij af. Oni nie mówią ciągle tego, jakiej godzinie, tylko hulat, jak późno. To Niemcy mają to, welchen Uhr. Także są też jeszcze zwyczaje językowe, nie tylko różnice, ale też. Wa ontmuten wij elkaar. Gdzie się spotykamy? I to elkaar, takie dziwne słowo, to znaczy nawzajem. Nawzajem. Afzeichen. Aha, no to proszę, czyli jednak. No, aha. Ale Niemcy to by było. No nie ma czegoś takiego jak absprechen, chyba spotkanie, ale nie jestem pewien. Jak już tak sobie dogadam, to możemy zobaczyć. Czy można powiedzieć absprechen, że umówić spotkanie.
Może jest sich absprechen. Absprechen to jest uzgodnić, ale nie umówić. No, czyli tak trochę zachodzi sensem, trochę nie. Czyli absichę. No dobrze wiedzieć, czyli jest to samo. Ich wird nicht wahr et is, mar ich zut et will op de kart. Kart to oczywiście mapa, tak jak po niemiecku prawie. Tot morgen avond. Sorry, dat ik. Oni mówią sorry, sorry. Tak się pisze jak po angielsku, ale mówią sorry. Sorry, dat ik zo laat ben. Czyli, że tak późno jestem dosłownie. A nie przychodzę, jakby Niemiec powiedział na przykład, tylko że tak późno jestem. Dołączę do was później. Ich slaut later bei Juli an, czyli slaj, slauten. I potem rzeczywiście to jest łączyć. I potem jest bei Juli, czyli dosłownie przy was. Dołączę do was, tak. No, Niemcy też mają takie wyrażenia, ale nie w tym znaczeniu. Oni mówią tam na przykład sich bei jemandem coś tam, to tak, ale czekaj, do czego to tam było? No nieważne, w każdym razie nie w tym znaczeniu by nie użyli, tylko bei, czy bei po niemiecku, a tu bei. Ich laut later bei Juli an, ich muss erst nach et hotel. Kom je dat out? Komt je dat out? Czy odpowiada ci to? Czyli outkome. Wij ontmoeten elkaar ter plekke. Plekke jako na miejscu. No, plekke, dziwne słowo. I kom je rond 8 uur ophalen. Ophalen, odebrać, przyjść po kogoś. Wij ontmoeten elkaar voor de bioskop na przykład. Ik geef je mijn telefoonnummer, bel me morgen. Twój karcie jest astublik. Dat is een bekende actrice. Używają słowa na aktorkę taką jak Włosi prawie, że attrice. Dat is een bekende actrice. Ciekawe, że C czytałem jako S. Trochę dziwne to jest, no ale dobra. Dat is bekende actrice, maar ik ben vergeten hoe ze heet, jak się nazywa. Ik heb gehoord dat ze heet... Nie. Aha, bo to jest jakaś taka zaczątka tego zdania. Ik heb hem in Polen gezien. Ik heb een ankondiging. Gezien. Ankondiging. O. Ankondiging. Zwiastun gezien. Het leekt. Zapowiada się. To leken to jest też, że ktoś coś przypomina. Leken op. Ale samo leekt to zapowiada się. Hulat behind the voorstelling. Nar coś tam willen. Ich zau nar coś tam willen. Dziwne konstrukcje mają. Mają fremde constructies of the Nederlandse taal. Ich zau, a potem nar coś tam willen. I praktycznie nie ma tego głównego czasownika. Ich ha keike of noch Platz sein. Dient men men. Dient men van te voor te reserveren. Czy trzeba rezerwować wcześniej? Używane jest formy słowo, czy trzeba, to jest używane to dienen, czyli to, co oznacza też służyć. Dinar to jest nie moneta, tylko jakaś turecka, tylko to jest służący. Dient men van te voor. Wante fore, to jest wcześniej. Teraz serwiere. Dient men. Nie mogę tego zapamiętać, czy oni tak mówią. Niemcy mówią muss man.
a tutaj jest dient men. Do kiedy to grają? Tot wanneer spelt dat? Ciekawe, do kiedy to się gra dosłownie? Tot wanneer spelt dat? Chyba wpływ francuskiego, że taka bezosobowa forma. Tam jest zawsze to on verra, on chante, on danse, gra się, śpiewa się. Tot wanneer spelt dat? Zijn es gratis concerten? Zijn op een andere tijdstip? Tijdstip? Co to jest to tijdstip? Zijn op een ander tijdstip nog plaatsen vrij? Op een ander tijdstip. Na kiedy indziej? Op een ander tijdstip nog plaatsen vrij? Ik wil wel naar een concert in een café of zo. Wat voor soort muziek is dat? I ciekawe, że jest sort muzyk, a nie po niemiecku byłoby coś tam, byłoby art van, art von muzyk, albo was für ein muzyk, was für muzyk ist das? A tutaj jest i ciągle jakieś für albo coś, a tu jest tylko rodzaj muzyka. Wat voor soort muzyk is dat? Ik houd niet zo van dat soort muziek. Czyli, że nie kocham tego rodzaju muzyki. Ik houd niet zo van dat soort muziek. Commerciële film. Kartverkoop. Matinee, ale dziwne. Francuskie słowo na poranek mają. Poranek teatralny. Matinee. Nie wiem, co to jest poranek teatralny. Wiem tylko, widzę, że to Auf France Tal wzięli. A Auf France Tal. Robię małą pożegnalną imprezę przed moim wyjazdem. Ich heb ein klein Abscheidfeestje vor mein Vertrek. Vanavond is er wat te beleven in. Wat te beleven? Dziś wieczorem jest zabawa w. Vanavond is er wat te beleven? Dziwny zwrot. Beleven to co to jest? Przeżyć? Moet je iets te drinken meenemen? Czy wziąć ze sobą? Iets te drinken. Meenemen. Tak jak po niemiecku prawie, że. We kunnen later naar een of andere club. Oni lubią dużą ilość krótkich wyrazów i takie dużo do wyboru mieć. Duży kołs taki. Kołs, czyli wybór. Moet je betalen voor de toegang. Albo entree, albo inkom, to we Flandrii, to Belgia ten. Moet je betalen voor de toegang, entree, albo inkom. To ostatnie jest flandryjskie, belgijskie, flamandzkie znaczy. Ik heb met iemand binnen afgesproken, czyli umówiłem się z kimś tam wewnątrz. Ik heb met iemand binnen afgesproken. To znaczy, że tak w ten sposób to dat is een manier te bewijzen dat ik de kaartjes niet gestolen heb. Dat ik de kaartje niet heb gestolen. Oni nie używają szyku przestawnego. Nie mogę się przestawić, bo po niemiecku jest das ist eine Weise, um es zu beweisen, dass ich es nicht gestolen habe. Bo tutaj nie ma tego, szyku gestolen habe, tylko heb gestolen. Dat is een manier op te bewijzen dat ik het niet heb gestolen. Czy wpuści mnie pan z powrotem? Laat i mij er weer in. Weer in. Laat i mij er weer in. Jest takie, czasem się słowo al, czyli już, łączy z weir i powstaje alweir,
Czyli już znowu, ale Alvenir taki. Mają bardzo precise są, jeśli chodzi o określenie, w jakim czasie się coś dzieje. Vanir eats. Chyba. Nee, dank u, ik ben hier met een vriend. Ik kan niet dansen. Ik kan. Geen probleem. Dank u, ik rook niet. Nie palę, dziękuję, nie palę. Dank u, ik rook niet. Defilada jest jak po francusku i się pisze jak po francusku. Defile, fil to jest ta nić, więc czy tam rząd, więc defile, czyli te się te rzędy ruszają i jest odrzędowanie, więc defile. Hardrobe, szatnia. Kermis. Brzmi prawie jak Kermit z Mapetów, ale Kermis to jest wesołe miasteczko. Patron. Processie. Consumptie bij de prijs inbegrepen. Konsumpcja wliczona w cenę. Consumptie bij de prijs inbegrepen. In the open lucht, czyli w plenerze. Er is een feest bij, zullen wij dansen? Wat wil je drinken? Heb je misschien vuur? Heb je misschien vuur? Dobrze, że przynajmniej tak samo jak Niemcy mówią ogień, także na papierosowy ogień. Heb je misschien vuur? Vuur, właściwie. Heb je misschien een sigaret? Jej pejnt mój, to do dziewczyny. Zien wij elkaar nog? Mag ik u wegbrengen? Wegbrengen to jest dosłownie nieść precz, to jest odprowadzić. Wegbrengen. Rijksmuseum. Centrum Formalech. To jest dawny. Dzielnica to jest bardzo dziwne słowo wejk. W-I-J-K. Wejk. Galerie. Tourist Information. O. Czytają to po angielsku, ale czytają to po pseudoangielsku. Tourist Information. Katedral. Kerk. Schilderkunst. Schilderkunst. Czyli sztuka malarska, malarstwo, Schilderkunst. Museum, Schildery, Park, Gids. Przewodnik pisze się GIDS. Czyli tak jakby dodali jeszcze sobie to S. Gids. Ruines. Ruiny, ruines. Antik, moderne kunst. Turistis. Eju. Ale ja widziałem, że oni raczej mówią też iu bardziej niż eju na wiek. Na przykład medeliwe, a niekoniecznie medeliwe. Ale tam, każdy tam swoje. Ten ton Stelling to już było. Castel, czyli zamek. Przez dwa E na końcu. Castel. Bliskie do francuskiego słowa na zamek. Ik wil graag jetzt weten komen over weten komen. Te weten komen, dowiedzieć się. Dosłownie najpierw wiedzieć, weten, a potem komen, czyli przybyć. Ik wil graag jetzt weten komen over coś. Waar kan ik informatie krijgen over een staatsplattegrond, alsjeblieft. Is dat gratis? Ik heb gehoord. Tutaj jest powiedziano mi, ale to nie jest. Słyszałem. Ik heb gehoord dat hier een historisch klooster is. Dat je kunt bezichtigen. Bezichtigen to oczywiście zwiedzać. Tak jak po niemiecku bezichtigen. Kunt u mij op de plattegrond aanwijzen waar dat is?
Hoe kom jej dar? Jak tam się idzie? To oni nie mówią, jak widzę, się idzie, tylko mówią, jak ty tam idziesz. Niemcy spytają, jak ja tam idę. A czy jak ty tam idziesz? Znaczenie, jak tam się idzie. Tak jak my i Francuzi powiemy bezosobowo. Wanneer is dat gebouwd? Co to było to dziwne słowo dawne. No tak, po niemiecku też jest formalich. Binnenstad. Stare miasto. Dosłownie miasto wewnętrzne miasto. Binnenstad. Bo binnen to wewnątrz, a bauten to zewnątrz. Geopend. Gesloten. Gotisch. Czyli gotycki. Invasie. Inwal. To są napady. Inwal. Je bent hier middeleeuws. Middeleeuws to jest średniowieczny. Middeleeuws. Dosłownie to nie jest średniowieczny, tylko to jest jakby coś należącego do średniowiecza. Tak jest to skonstruowane. To jest dopełnienie saksońskie S po słowie middeleeuwe, czyli średniowiecze, tylko nie w liczbie mnogiej, tylko jakby pojedynczy wiek średni. Pojedynczego wieku średniego, coś. Middeleeuws. Oorlog, to jest świetne słowo, moje ulubione słowo po holendersku. Oorlog, to jest wojna. Renovatie. Romans. Romans to jest romański. Ciekawe, jak mówią na romans. Pewnie przez jedno. Może Roman, tak jak Niemcy. Romans to romański. Rondleiding met hitz, tuchang, gratis, freie tuchang. Dat moet u ter plekke vragen. Ter plekke to jest na miejscu, takie on the spot. Dat moet u ter plekke vragen. De kapel to nie jest kapsel, zresztą kapsel po holendersku to znaczy fryzura, słownie przycięcie, tak jak zresztą Rosjanie też mówią przycięcie, przycioska. Kapsel, ale kapel bez S to jest kaplica. Kapel stamt, po niemiecku też by było stamt, aut de, co to jest, 13. EU, 17. wieku. Sommige huizen stammen aus dem Mittelalter. Podobno obecnie jest ciekawa wystawa o. Het schijnt dat momenteel een interessante tentoonstelling is over hoeveel kost de toegang, entree, is het kaartje ook geldig voor de tentoonstelling? Geldig, czyli czy obowiązuje też dla. Is het kaartje ook geldig voor de tentoonstelling? Po niemiecku też by było, to jest gültig. Nie gültig? Gültig? Tak, gültig. Takie valid, nie? Anglicy mówią, to geldig. Is het kaartje ook geldig voor de tentoonstelling? Is er een jeugd? Nie. Jeugdkorting. Is er een jeugdkorting? Zniżka dla młodych. Is het museum op zondag geopend? Twee kaartjes met korting en een normaal. Twee kaartjes met korting en één normaal. Czyli dla volwassenen, czyli dla dorosłych. Dat is een studentenlegitimatie afgegeven door mijn universiteit. Afgegeven, wydane. Door, przez mijn universiteit. Hoe laat begint de volgende rondleiding? Hoe laat duurt de bezichtiging? Bezoek krichting, czyli kierunek zwiedzania, kierunek wizyty dosłownie. Bezoek krichting. Kartverkoop, kasa bileto. Koop telefon, czyli kupny telefon. To są słuchawki,
jak robisz wanneer jij bezichtigt in het museum bijvoorbeeld. Stilte, alstublieft. Cisza, proszę o ciszę. Stilte, alstublieft. Tej delejke, ten tonstelling, to jest czasowa, i permanente, ten tonstelling, to jest stała. Verboden te fotograferen. Zakaz fotografowania. Verboden te fotograferen. De toegang, entree, tot het museum, kost, czy kosztuje. De kaartje is ook geldig voor de tentoonstelling. Hebt je een studentenkaart, over 5 minuten is er een rondleiding met huts in het Engels. Nie za bardzo mi się podobało. Het beviel mij niet zo erg. Bardzo dziwne słowo to. Odpowiednik trochę niemieckiego gefallen, czyli czy coś komuś przypada. I też jest to fallen, czyli padać, nie? Przypada, gefallen. A tutaj jest befiel, befiel. Befale, befale. Komuś bewale, befale to jest to samo, co po niemiecku jemandem gefallen. Et befiel. W czasie przeszłym bewiel się pisze, czyta befil. Et befil mej nit zo erg. Nie tak mocno mi się podobało. Ik ben een grote liefhebber van moderne kunst. Jestem wielkim zwolennikiem sztuki współczesnej. Ik ben een grote liefhebber van moderne kunst. To nie jest warte swojej ceny. Dat is zijn prijs niet waard. Waard się pisze W-A-A-R-D, ale czyta się ty raczej. Dat is zijn prijs niet waard. Był straszny tłum. Het was ontzettend druk. Op de markt is het alles drukker. Tak? Bardziej tłoczno. Ja, maar ik wil graag maar fruiten en groenten kopen. En dat is op de markt goedkoper. Ik ga liever in de winkel. Op de markt is het alles drukker. Był straszny tłum. I śmieszne, bo druk, to jest zarówno druk, jak i tłum. Het was ontzettend druk. To jest bardzo popularne wśród turystów. Dat is erg populair bij turisten. Dosłownie przy turystach. Niemcy by powiedzieli wśród turystów, unter den Touristen. A tutaj jest bij turisten. Dat is erg populair. Bardzo dziwnie się pisze słowo populair, bo pisze się prawie że po francusku. Bardzo nie germańsko się pisze. Populair. Dat is erg populair bij turisten. W końcu nie poszliśmy, była za duża kolejka. Out in the lake. To jest to słowo wreszcie. In the lake, ale wcześniej, żeby zrobić w końcu, to jeszcze jest out najpierw. Out in the lake. Zijn we niet gegaan. Er was een te lange rij. R-I-J. Czyta się Rej, jak Mikołaj Rej. I to jest kolejka. Nie zdążyliśmy wszystkie zobaczyć. Wej halde nit om alles te zien. Wej halde nit om alles te zien. Trzeba koniecznie zobaczyć. I myt beslist. Beslist. Koniecznie. Grunt sławny, schilderachtig, malowniczy. Typisch. Is een fantastisch uitzicht op de hele vallei. Vallei, francuskie słowo. Tylko się śmiesznie pisze. V-A-L-L-E-I. Het is een fantastisch uitzicht op de hele vallei. Dat is erg populair geworden bij toeristen. Erg populair geworden. Stało się bardzo. De kust is helemaal
misformed. Wybrzeże zostało całkowicie zdeformowane. The kust is helemaal misformed. Warme z chocholademelk. A co to ma wspólnego z Elfstedentocht? Z wycieczką po tych lodach. A. Basen to swimbad. Biegówki to lang auf skis. Lang lauf skis. To bardzo dziwne, bo to jest niemieckie słowo. Lang lauf. Po holendersku powinno być raczej lang lop. A to jest lang lauf skis. Niemieckie słowo mają. No, ale Niemcy są bardziej narciarscy, mają więcej gór, prawda? Gra towarzyska Gesellschapsspiel. Nie, Gesellschapsspiel oczywiście. Spel musi być na końcu. Partreide. Jazda konna, jeszcze nie konna. Partreide. Skien. Pisane przez to takie E z kropeczkami. To jest na nartach. Skien. Karten spiele. Kula to jest bal. Tak jak po angielsku. B-A-L, bal. Przy okazji te jądra mosznowe to też są bal. Wedstrijd. To jest mecz. Dziwne słowo, bo wed, a potem słowo strijd, które oznacza walkę lub kłótnię. No ale dobra. Najpierw wed, a czyta się raczej ty. Wedstrijd. Mecz. Piłka to bal, futbal, zwemen, ik heb even gezwommen. En ik heb de hele dag op het strand gelegen. En ik ben hartstikke bruin geworden. En nu, ik voel me niet goed. Ik heb overal pijn. Gebraden, tot prosto cały. Op de hele lichaam, na całym ciele. Tak? Dobra, co tu dalej? Piłka, późna wycieczka. Op ekskursji, Han. Op ekskursji, Han. Fiets, to jest rower oczywiście, ale mountain bike. Sport. Sport, no przynajmniej nie desportes jak po hiszpańsku, albo idrot po szwedzku. Tylko sport to sport, to jest dobrze. Szachy to szaken. Schaken, schaken. Schak. Szlak turystyczny. Turistische route. Tak jak po francusku. Route. Route. Tenis. Tenis. Nie tenis, tylko tenis. Excursie. En partietje spelen. Een partietje spelen. Ik zou dat graag voor een uur huren. Czyli wypożyczyć to na godzinę. Ik zou dat graag voor een uur hören. Is het me mogelijk om lessen te nemen? Lekcje czegoś tam. I lekcje są L-E-S-S-E-N. Lesen te nemen. Hoeveel kost een uur per persoon? Ik ben niet zo geïnteresseerd in sport. Ik heb dat nooit gedaan. Ik kan helemaal niet, zupełnie nie umiem czegoś. Na przykład skien, na przykład, tak? Jak to było? Skien. No. Spróbowałem dwa razy dawno temu. Raz czy dwa dawno temu. Ik heb het een of twee keer geprobeerd lang geleden. Lang geleden. Lang geleden. Ik heb het een of twee keer geprobeerd, lang geleden. Ik kan niet meer. Ik heb spierpijn. Zakwas. Wij speelden kaarten.
Verhuur to wypożyczalnia. Verhuren to wypożyczyć. Ben i bent u en behinneling. Czy jesteś początkujący? Bent i en behinneling. Er is een aanbetaling van coś tam vereist. Jest, trzeba zostawić zaliczkę w wysokości. De verzekering kost tyle i tyle i en is verplicht. Verplicht, czyli obowiązkowe. Verplicht. Pflichtig po niemiecku. Ubezpieczenie kosztuje. A tutaj się mówi nie pflichtig, tylko verplicht. Verplicht, verplicht. Zijn es toeristische routes? Routes, zijn es toeristische routes? Czy może polecić pan ciekawe szlaki turystyczne? Kunt u ons enkele interessante toeristische routes aanbevelen in de omgeving? Omgeving. Podobno jest bardzo ładna droga wokół jeziora. Es schijnt een hele mooie weg rond het meer te zijn. Meer to może być jezioro, zauważ. We zijn op zoek, czyli jesteśmy w poszukiwaniach, we zijn op zoek naar een idee voor een interessante wandeling in de omgeving. Czyli op zoek naar, w poszukiwaniu czegoś. Po niemiecku też by było suchen nach, ale raczej nie powiedzieliby w poszukiwaniu. To zijn speciale schoenen voor nodig. Ciekawe, że musi być jeszcze to voor. To nie wystarczy zijn speciale schoenen nodig, tylko zijn speciale schoenen voor nodig. I tak bym zapomniał z tym voor. Oni lubią dużo krótkich wyrazów napakować. Tacy są gezellig właśnie, Holendrzy. Towarzyscy lubią dużo słów. Hoe lang duurt de excursie? Jak długo trwa wycieczka? Hoe lang duurt de excursie? I ciekawe, że Niemcy i Holendrzy rzeczywiście mówią tym czasownikiem trwać, czyli duren. Po niemiecku też dauern. A Szwedzina i Anglicy mówią tylko wziąć, ile godzin to weźmie. Dat kan ta många timmar. That it can take many hours. To jest ciekawe, że jest duren i dauern, a tutaj jest ta take. Czy jest duża różnica wysokości? Is an groot hout verschil? Is er een groot hoogt? Hoogt to jest wysokość. Verschil, różnica. Is er een groot hout verschil? Nie wiem, od czego to się odnosi. Waar is een begin van de route? Waar is een begin van de route? Is de weg aangegeven? To znaczy aangegeven, to jest oznakowane. We hebben een beetje in de omgeving gewandeld. Komt deze weg uit bij het beginpunt? Czyli czy ta droga wraca do punktu wyjścia? Komt deze weg uit bij het beginpunt? Gemiddelde duur, średni czas trwania. En mars van 3 uur, inclusief de pauzes. Marsz 3-godzinny, włącznie z przerwami. En mars van 3 uur, inclusief de pauzes. Gelieve en regenjas en goede waterdichte schoenen met te nemen. Proszę zabrać płaszcz przeciwdeszczowy i dobre nieprzemakalne buty. Gelieve en regenjas en goede waterdichte schoenen met te nemen. Przepraszam, gdzie jest najbliższa plaża? Pardon, waar is de dichtst bij zijnde strand? Czy to plaży niedaleko? Is it fair? Naar het strand? Ciekawe, jak oni odróżniają słowo angielskie fair, czyli fair play na przykład.
od ver jako daleko. Ik kom uit als hoge van also ver, also ver, ver, ver. Komt uit als hoge van zo ver, ver. Jakoś mi się nie kojarzy ze słowem daleko. Woda, fair. Woda jest za ciepła, za zimna. Et water ist te warm, albo te kaut. War kun je hier iets frist drinken kopen? Zimnego? Aha, zimnego do picia. Albo ace, czyli lody. Iets frist drinken. Frist to jest zimne? Dziwne. Frist, zimne? Ani kaut? No dobra. Waar kun je hier iets fris te drinken kopen? Te drinken kopen. Laten we een plaats in de schaduw zoeken. Kun je mijn rug insmeren? Insmeren. Post maar op wat je blijft. Kun je mijn rug insmeren? Crème met filter. Lichtstoel. Dat is leuk. Nudistenstrand. Parasol, to jest oczywiście słoneczny, bo normalny jest paraply. Rotsen. Rotsen to są skały. Skała, to może być też kamień. Chociaż stein raczej. Steinen, no właśnie, kamienie. Fliese. Fliese to płetwy. V-L-I-E-Z-E-N. Fliese. Zandstrand. Piaszczysta plaża. Swembril. Okulary do pływania. Swembril. O, bril. Dobrze wiedzieć. Też mówią bryle. Is hier Platz frei? Czy tutaj wolne miejsce? Laten we gaan zwemmen. Ciekawe, że to gaan zwemmen musi być, a nie po prostu laten we zwemmen. Ciekawe, co by powiedzieli, jakbym tak skrócił. Pass op. Czyli uwaga. Pass op. Albo opgepast też jest. Hier zijn scherpe rotsen. Scherpe, czyli ostre skały. Hier zijn scherpe rotsen. Scherpe rotsen. Uw rug verbrandt. Spalisz twoje plecy, pańskie plecy spalone. Uw rug verbrandt. Zin en fietspaden, fietspaden, czyli ścieżki rowerowe. Zin er fietspaden, is er een open lucht zwembad. Open lucht, czyli otwarty na powietrzu. Is er een open lucht zwembad? Heeft er jemand misschien een voetbal? Nigdy wcześniej nie nurkowałem. Ik heb nog nooit eerder gedoken. Gedoken. Ik zou graag zeilessen. Z-E-I-L. Zeil, czyli żeglowanie. Ik zou graag zeilessen. Czyli lekcje żeglowania. Zeilessen nemen for beginners. Ik ren, czyli biegam. Ciekawe, nie loop, tylko ren. Rennen, no tak jak po niemiecku. Ik ren dagelijks een half uur. Wat moet ik doen als je kajak omslaat? Als de kajak omslaat. Co zrobić, jak się kajak wywróci? Wat moet ik doen als de kajak omslaat. Is dit de eerste keer dat u paard reed? Zullen wij kaarten? O, jest tak jak jest czasownik fietsen, jeździć na rowerze, to jest też czasownik kartować, czyli grać w karty. Nie wiedziałem. Zullen wij kaarten? Nu is het jouw beurt. Teraz twoja kolej.
Moet je aan de kant? Aan de hand? Er is aan... Ah, mooi. Nou, het is beurt. Nu is het jouw beurt. Chcesz się odegrać? Wil je revanche? Revanche. Dobra. Heb je een pak? P-A-K. Pak karten? Czy masz talię kart? Czy paczkę? Heb je een pak karten? Kunt i schaken? Schaken? Grać w szachy. Ik ben uitgeput en hij heeft mij totaal ingemaakt. Hij totalnie mnie ograł. Hij heeft mij totaal ingemaakt. Czyli zrobił w, dosłownie. Centrum handlowe to winkelcentrum, czyli sklepowe, oni mówią. Sklepowe. Warenhuis to dom towarowy. Winkelcentrum, Warenhuis. Dür. Drogi. Dür. Kasa. Kasa. Kilo. Kosten. Kopen. Niet dür. Ale mówi się też chudko. Kleiding. Kleiding. Odzież. Souvenir. Paragon to po prostu bon. Bakery. Betale. Kado. Prijsverlaging. Przecena. Prijsverlaging. Rekening. To jest rachunek. Winkel to sklep. Sprzedawać verkopen. Sprzedawca verkoper. Supermarkt. Groente. Warzywa. Outverkoop. Opruiming. Albo solden, też mogę mówić. Wyprzedaż. Geld teruggeven, oddać pieniądze. Geld teruggeven. Is er een supermarkt in de omgeving? Waar kan ik sigaretten kopen? Ik zou coś tam. Coś tam, hoeveel kost die dat? Jak się mówi die, to jest ten albo to. Ten albo ta, a jak to, to mówi się dat. Well, cost D, rodzaj, to jest rodzaj ogólny, utrum, a dat to neutrum. Goed, alstublieft. Kunt u dat voor mij bestellen? Zamówić dla mnie? Ik heb niet genoeg geld. Ik heb mij te weinig, albo te veel, wisselgeld gegeven. Wysył, wydała mi źle resztę, czyli za dużo albo za mało. Jak za dużo, to chyba nikt nie powinien się tego. I heft me te wenig albo te fail. Wysył held gegeven. Promoci, anbieding to promocje. Outverkoop to wyprzedaż. Zondags, gesloten. Nieczynny w niedzielę. Waar moet ik betalen? Hoewel ben ik schuldig? Czyli ile jestem dłużny, ile jestem należny, winny do zapłacenia. Hoewel ben ik schuldig? Kunt u dat voor mij opschrijven? Kan ik met Visa-kaart betalen? Kan ik met een kredietkaart betalen? Ik betaal contant. Tak jak Włosi, in contanti. Gotówką. No tak, dwa narody bankierskie, więc nic dziwnego, że to podobnie. Ik heb helaas geen kleingeld. Po niemiecku też się mówi drobne kleingeld. Kunt u geld voor mij wisselen? Rekening alstublieft. Betaalt u contant of met een kaart? Hebt u een identiteitsbewijs? Waar kon ik op deze tijd iets te eten kopen? Op deze tijd, oczywiście. Is hier een markt? Ik zoek het vak met conserve. Vak, to jest nie tylko często, pisze się przez... Aha, bo to jest długie, to jest V-A-A-K, a tu jest tylko V, jedno A-K, to jest półka. I też czyta się fak, kolejne śmieszne słowo. Fak, często fak, półka.
Anglicy muszą mieć niezłe humory o tym. Lepiej mieć humor Komen niż Komen niż humoryk te zin. Is hier een levensmiddelenwinkel in de omgeving? Vijf plakjes ham, alstublieft. Vijf plasterkoek schinken. Vijf plakjes ham. Ik neem een klein stukje van de kaas. Van de kaas. Steekje van de kaas. Nee, niet die, die andere. Meer naar rechts. Ja. Iets minder, iets meer. Een kilo aardappelen. Aardappelen, dat zijn jabłka ziemne, czyli pomme de terre, tak z francuskiego. Ziemniak. Een kilo aardappelen, alstublieft. Kun je dat lang bewaren? Czy można to długo przechowywać? Kun je, znowu, czy można, to czy ty możesz? Kun je dat lang bewaren? Is dat geschikt? Geschikt? Czyli czy to jest przeznaczone. For a price. Czyli w sensie, czy zniesie dobrze podróż ten Lebensmittel. Is dat geschikt? Geschikt for a price. Melkprodukte, specialiteit van de streek, specjalność regionu. STREEK. Specialiteit van de streek. Ten minste houdbaar tot. Ten minste houdbaar tot. Spożyć przed. Vlees, mięso. Vleeswaren, wędliny, dosłownie towary mięsne. Zajwel, to jest nabiał. Zuivel, zajwel, nabiał. De markt is dagelijks geopend tot 13 uur. Na przykład, bo 15 uur. Het is een levensmittelwinkel op de hoek, czyli za na rogu. Van de straat tot s'avonds laat geopend. Ik zoek de herenafdeling, czyli dział męskiego. Kan ik dit passen? Nee, dat ik keek alleen. Ja tylko oglądam. Ik keek alleen. Ciekawe, że alleen, a nie mar. Nie, mar to było ale, nie? Ale też tylko. Ale to alleen. Ik keek alleen. Myślałem, że to jest, że tylko ja na przykład. Ik ga alleen, tylko ja idę. Ale nie, widzę, że to jest tylko oglądam. Nee, dank, ik keek alleen. Dat is te groot voor mij. Ik zou graag die uit de etalage passen. Etalage, się pisze, się tutaj czyta etalage. Ik zou graag die uit de etalage passen. Ik heb maat, ten maat to jest rozmiar. Maat 38 na przykład. Kobieta mówi raczej. Ik heb maat 38. Waar is de paaskamer? Przymierzalnia. No dobrze, nie probador, jak mówi w pańsku, tylko paaskamer. Heeft hij dit in een andere kleur? Heeft hij een kleinere, grotere maat? Rozumiem. Goed. Heeft hij dit in het rood? Rood. En dat, en coś tam było. Daar zal ik kussen, daar zal ik kussen, mijn liefkens rode mond. Rood, czyli czerwony. Nee, het bevalt me niet. Nie powala mnie dosłownie. Dosłownie nie powala, nie podoba mi się. Ej, bevalt me niet. Bevalt me niet. Ik denk er nog over. Dankjewel. Denk over. Pomyślę, przemyślę. Bij uitzondering, to wyjątkowo, op zondag geopend. Dameskleding, herenskleding, kinderskleding. Goedendag, kan ik u helpen? Ik zoek iets voor een cadeau. Present, Franseske, cadeau. Ik zoek iets voor een cadeau. Dat is voor een kleine meisje van 4. Dla czteroletniej dziewczynki. Meisje van vier. I tak mówią, że
Zittenhuizen de gracht in Oud-Amsterdam, waar ik als jochie van 8 bij grootmoeder kwam. Czyli jak chodziłem do babci jako dzieciak z 8, czyli dosłownie dzieciak 8-letni. Stadtenhausen de Kracht in Oud-Amsterdam, waar ik als jochie van 8 bij grootmoeder kwam. Toen ziet een vreemde meneer in kamertje voor, en ook de heerlijke zolder werd tot kantoor. Het is voor een klein meisje van 4. Ik zoek iets dat makkelijk te vervoeren is. Makkelijk te vervoeren is. Vervoeren, transport. Makkelijk te vervoeren, dat przewożenie. Ik zoek iets dat makkelijk te vervoeren is. Kunt u dat mooi voor mij inpakken? Ambachtswerk door een kodjeel. Handgemaakt. Geschilderd. Handgeschilderd. Geborduurd, gaf de van. Kantklozen, eigenlijk. Is dat een cadeau? Dat hangt er vanaf. To zależy od tego, hoeveel u er aan oud wilt geven. Hoeveel u er aan oud wil geven. Oud geven. Ah, yes. Zależy od tego, ile pani przeznacza na pieniędzy. Dat hangt er vanaf hoeveel u er aan oud wilt geven. Ale drożyzna, wat er afzetery. Przeciwieństwo wat goedkoop. Afzetery, wat en afzetery. Ik ben blut. Pisze się blut. Czyta się blut. Spółka. Jestem blutem. Ontzettend duur. Dosłownie przewracająco drogo. Czyli strasznie drogo. Ontzettend. Spot goedkoop. Tanie jak barszcz. Spot goedkoop. Dobra. Voor de nu hebben wij dus een boekje, afdeling, over fotograferen, dat voor de volgende keer. Dat is makkelijk te onthouden, want dat is pagina nummer 100. No cóż, także bedankt voor de attentie en tot de volgende keer.